W dzisiejszym odcinku. Wrażenia są takie, czy refleksje są takie, że jest przygoda, jest natura, las. 37. Odczuwalna 38. Poty siódme nam nie wystąpiły. Ale tutaj myślę, że warto, bo szlak jest mokry, trawa mokra, buty mokre. Nic nie jest takie przewidywalne. Będę dzisiaj nocował pod wulkanem. Mam nadzieję, że się nie wybudzi. Pewnie droga mnie doprowadzi tam, gdzie powinna. Zapraszam cię na kilka ujęć. Będzie nam pewnie raźniej. Otwieram się na to, chwilkę jeszcze odpocznę i ruszam przed siebie. Witam serdecznie w kolejnej wędrówce. Tym razem pozdrawiam z miejscowości Legnickie Pole, gdzie swój start albo metę ma szlak wygasłych wulkanów. Bardzo się cieszę, bo jest to kolejny szlak, który mam na liście i który bardzo chciałem przejść. Jest dzisiaj okazja. Jest koniec sierpnia, a pogoda dalej bardzo, bardzo letnia. Jest przeraźliwie gorąco od samego rana, więc odbijamy, bam, i lecę, żeby zdążyć przed tym największym upałem, bo przede mną dzisiaj pierwszy dzień sporo asfaltów. Lecimy. Podczas gdy będę pokonywał pierwsze kilometry na szlaku, który będzie prowadził mnie przez rozpalone sierpniowym słońcem drogi, warto zatrzymać się na chwilę, by przywołać historię miejsca, w którym rozpoczynam tę wędrówkę, oraz opowiedzieć o szlaku wygasłych wulkanów. Historia Legnickiego Pola, niewielkiej wioski położonej na przedmieściach Legnicy w pobliżu autostrady A4, łączy się nierozerwalnie z obroną chrześcijańskich i europejskich wartości. To miejsce zapisane jest na kartach historii Europy jako pole jednej z najważniejszych bitew. To tutaj 9 kwietnia 1241 roku wojska księcia śląskiego Henryka Pobożnego stawiły czoła Tatarom w bitwie pod Legnicą. Książę, syn świętej Jadwigi, poległ w tej bitwie, a w miejscu, gdzie jego ciało zostało odnalezione przez matkę, wzniesiono niewielki kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej. Zbudowany z kamienia na przełomie XII i XIII wieku, kościół od 1961 roku mieści Muzeum Bitwy Legnickiej. Na początku XVIII wieku, w latach 1723-1738, obok tego małego kościoła wybudowano imponującą świątynię, która do dziś jest uznawana za perłę baroku w Europie Środkowej. Bazylika mniejsza pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej, uznawana za zabytek o najwyższej klasie światowej, przyciąga zarówno znawców architektury oraz turystów i wiernych. To miejsce pełne historii, które najlepiej odwiedzić osobiście, by odkryć wszystkie jego tajemnice. Opuszczając Legnickie Pole, szlak prowadzi nas ku Pogórzu Kaczewskiemu. Przez kolejne dni będziemy wędrować wśród krajobrazów ukształtowanych przez odległą przeszłość, kiedy to wulkany wyrzeźbiły te tereny i stworzyły te niezwykłe miejsca, które będziemy mijać. Dziś, po dawnej aktywności wulkanicznej, pozostały malownicze, stożkowe wzgórza i skalne formacje. Kraina wygasłych wulkanów znajduje się na Dolnym Śląsku, w zachodniej części Sudetów, obejmując góry i Pogórze Kaczawskie. Choć nie jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie znajdziemy ślady dawnej aktywności wulkanicznej, to właśnie tutaj wyróżnia się wyjątkowa różnorodność form wulkanicznych oraz ślady aż trzech okresów geologicznych.
wulkany z obszaru dzisiejszego Pogórza Kaczewskiego nie wybuchały jednocześnie. Znajdujemy tu pozostałości aktywności wulkanicznej aż z trzech epok. Paleozoicznej sprzed około 500 milionów lat, permskiej sprzed około 270 milionów lat oraz kenozoicznej sprzed około 20 milionów lat. Jednak nie tylko ta odległa historia będzie nam towarzyszyć podczas wędrówki. Po drodze miniemy miejsca, które w porównaniu do milionów lat wieku wulkanów powstały jakby wczoraj. Poznamy więc ciekawe miasta i budowle, które dodatkowo uatrakcyjnią naszą podróż. Odkryjmy więc razem tą magiczną krainę i ruszajmy w drogę. Minąłem Jawor, no i wrażenia są takie, czy refleksje są takie, że pierwsze 18 około kilometrów to po prostu asfalt bez cienia, a temperatura jest mniej więcej na poziomie 34 stopni w cieniu, więc na asfalcie czuć ten upał naprawdę poważnie. Nie wiem, szczerze mówiąc, skąd pomysł, żeby rozpocząć szlak w Legnickim Polu. Równie dobrze można by było zacząć od Jawora, który jest po pierwsze dużo ciekawszy, a poza tym stąd już widać jakiekolwiek widoki. No ale jedynym plusem właściwie, bo też trzeba tych plusów troszeczkę poszukać, jest to, że można było zagłębić się troszeczkę w miejscowości, które po drodze miałem okazję minąć i zobaczyć trochę inną architekturę. Taka inna Polska, zdecydowanie inna Polska, i choć województwo dolnośląskie kojarzy mi się raczej z bogatym regionem, no to te wioski wyglądają biednie. Te budynki takie w stanie trochę rozpadającym się. No a poza tym po prostu męka przez te asfalty i ten upał. Natomiast Jawor o tyle rozczarował, a właśnie nie sam Jawor, bo Jawor jest rewelacyjny, ale szlak prowadzi w taki sposób, że niewiele można po drodze zobaczyć, i żeby nacieszyć się tym miejscem, które jest naprawdę ciekawe, trzeba zboczyć ze szlaku i my zaraz wrócimy, to znaczy ty wrócisz po to, żeby nie umknęły te miejsca i zachowały się troszeczkę na filmie podczas tej wędrówki. Pokażę troszeczkę widoków, troszeczkę miejsc w tym miasteczku. No i nie może też, uważam, zabraknąć budowli należącej do architektury sakralnej. Bardzo ciekawego miejsca, jednego z trzech w Polsce, jeśli dobrze pamiętam. Także zapraszam cię na mały spacer po miasteczku i widzimy się już dalej na szlaku.
Jawor to największe miasto na szlaku wygasłych wulkanów. Położone nad Nysą Szaloną na równinie jaworskiej ma długą i ciekawą historię. Jawor może się pochwalić wieloma obiektami historycznymi. W centralnej jej części rynku stoi ratusz wzniesiony w końcu XIV wieku. W obecnej neorenesansowej postaci pochodzi z lat 1895-1897, choć wieża o wysokości 65 metrów pamięta czasy średniowiecza. Na skarpie nad Nysą Szaloną stoi zamek, który zachował oryginalny plan wieloboku zbliżonego zarysem do trójkąta. Wybudowany w XIII wieku był siedzibą kasztelana, później księcia Bolka I i jego następców, a od 1392 roku starostów królewskich. Zamek w Jaworze to interesujące miejsce o długiej i burzliwej historii. Niestety obecnie budowla sprawia wrażenie zaniedbanej, a wewnątrz zabytku mają siedziby lokalne firmy, co sprawia, że zamek nie jest dostępny do zwiedzania. Dla turystów udostępniono jedynie wejście na wieżę, z której można podziwiać rozległe panoramy na miasto i okolice. Spacer uliczkami Jawora to czysta przyjemność. Mnóstwo urokliwych kamienic, spokojne ulice i uśmiechnięci mieszkańcy sprawiają, że chciałoby się zostać tutaj na dłużej. W pobliżu uroczego rynku zlokalizowanych jest sporo zabytków architektury. Możemy m.in. obejrzeć basztę strzegomską oraz mury obronne, zespół poklasztorny ojców Bernardynów, wewnątrz którego mieści się bogate w eksponaty muzeum regionalne. Niezwykłe wrażenie robi również kościół świętego Marcina, który jest najstarszym kościołem w Jaworze. Został wzniesiony na przełomie XIII i XIV wieku. Jednak najciekawszym zabytkiem Jawora jest według mnie budowla wyjątkowa. Budowla, która jest największą drewnianą konstrukcją o funkcjach religijnych na świecie. Kościół Pokoju. Niezwykła jest też jego historia. Kościół Pokoju powstał w drugiej połowie XVII wieku w następstwie pokoju westfalskiego kończącego wojnę 30-letnią. Naciskany przez protestancką Szwecję katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania trzech świątyń na podległych mu terytoriach – w Głogowie, Jaworze oraz Świdnicy. Jednak zgoda na budowę obwarowana była ograniczeniami. Do budowy miały posłużyć wyłącznie materiały nietrwałe, takie jak drewno, słoma, glina czy piasek.
kościoły musiały być wybudowane poza granicami miasta, jednak nie dalej niż na odległość strzału armatniego od murów miejskich. Nie mogły mieć wież, dzwonów ani tradycyjnego kształtu świątyni. Musiały zostać ukończone w ciągu jednego roku. Miały też zostać zniesione na koszt protestantów i nie mogły przy nich powstawać szkoły parafialne. Do dzisiaj przetrwały dwa kościoły pokoju – w Jaworze i Świdnicy, natomiast kościół w Głogowie spłonął w XVIII wieku w pożarze wywołanym uderzeniem pioruna. Jawor wraz ze swoimi zabytkami sprawił na mnie niesamowite wrażenie i stał się jednym z najciekawszych punktów podczas wędrówki. Przed nami jednak kolejne przygody. Czas więc wrócić na szlak. Gdzie to ja jestem? Myśliwórz. Dotarłem do Myśli Boże po odwiedzinach małych organów myśliborskich. Zszedłem na dół do wsi i jest tutaj taka restauracja, kaskada i okazało się, że są tu też pokoje do wynajęcia. Ja co prawda miałem dzisiaj nocować w namiocie, miałem iść jeszcze dalej, jakieś kilka, może pod 10 km i tam gdzieś w terenie zanocować, ale okazało się, że jest większa temperatura niż myślałem, bo w tej chwili jest 37, odczuwalna 38, więc ja co prawda świetnie znoszę ten upał i gdybym nie wiedział, że jest aż tak gorąco, to pewnie bym nawet tego nie zauważył, ale jutro ma się ochłodzić, pojutrze ma się ochłodzić również, więc stwierdziłem, że nie będę dzisiaj wylewał z siebie siódmych potów, bo może się to źle skończyć jakimś tam udarem czy czymś. Jest godzina fajna, bo 17, więc odpocznę, jutro rano się zwinę i idę. Miejsce jest fajne, nocleg nie jest drogi, więc jeśli tutaj ktoś zamierza przejść ten szlak i będzie tutaj gdzieś w okolicy, no to polecam. Taka odpowiednia ilość kilometrów też od startu, tutaj jest mniej więcej 27 km. Ja przynajmniej tyle przeszedłem łącznie z tym odejściem tam do organów myśliborskich i ze zwiedzaniem Jawora, więc fajnie, no tak się dzień kończy. Dzisiaj jest premiera kolejnego filmu, więc będę mógł sobie obejrzeć razem z wami, spędzić kolejny piątek, no i wziąć prysznic, bo tak myślałem sobie, że może jednak pójść jeszcze, skoro dobrze się czuję. Ale jak
sobie pomyślałem, że będę musiał się uwalić w namiocie bez prysznica, to jednak stwierdziłem, że nie, że to przeważyło. Także dziękuję za wspólny dzień. Trochę dziwny, trochę asfaltowy, trochę taki nijaki, ale myślę, że jutro widoki i interesujące miejsca będą nam towarzyszyć cały dzień. Także dziękuję za kolejny wspólny dzień wędrówki i do jutra. Mały update'cik jeszcze, bo rzadko polecam miejsca na szlaku, szczególnie noclegi, ale tutaj myślę, że warto, bo przed chwileczką zaniosłem plecak do pokoju i za takie pieniądze po prostu pokój jak dla króla, także fajnie. Wcale nie żałuję, że tu zostałem, a teraz będę delektował pierogi. Ponieważ nie można już mówić ruskie pierogi, to mamy pierogi myśliborskie, rodzaj ruskich pierogów, także spróbujemy. Jest śmietanka. To była dobra decyzja, żeby tu zostać. Naprawdę warto. Nie jest to, jeszcze raz wspominam, film sponsorowany, ale naprawdę takie miejsca, o takich miejscach trzeba mówić. Dobra, smacznego i do jutra.
Witam w kolejnym dniu wędrówki, takim zupełnie innym dniu, bo pogoda całkowicie się zmieniła. W nocy padał deszcz i szlak jest mokry, trawa mokra, buty mokre, ale pomimo tego wyraźnego ochłodzenia wcale nie wędruje się lepiej, bo wszystko paruje i poty siódme nam nie wystąpiły. No ale jest w końcu inaczej, jest przygoda, jest natura, las, zrobiło się tak pagórkowato, jest trochę podejść, jest bardzo przyjemnie właściwie. No a wczoraj pochodziłem po Myśli Bożu i okazało się, że to jest taka mała wieś, ale bardzo ciekawa, z takim pałacykiem prywatnym. Nie można było tam wejść, go pozwiedzać, ale przez płot można było zerknąć. No i taka właśnie zabudowa typowa tutaj z tych terenów. I jeszcze raz wspominam o tym, bo naprawdę w porównaniu na przykład do tych galicyjskich miasteczek, tutaj tereny są zupełnie inne. I sama atmosfera, taka energia zupełnie jest tutaj inna. No a jeszcze kończąc temat Myśli Boża, to jeśli ktoś by chciał zanocować tam w okolicy na dziko, no to tam jest taka słoneczna polana. Wydaje się, że to jest dobre miejsce na nocleg z namiotem, bo jest tam jakaś infrastruktura, są wiatki, miejsce na ognisko, z tyłu jakiś potok taki, żeby troszeczkę się tam opłukać. Woda, myślę, nie jest zdatna do picia, ale takie miejsce, gdzie rzeczywiście można spokojnie sobie rozbić namiot i odpocząć, jest. No a ja teraz chwilkę odpocznę i będziemy patrzeć, co ten szlak ma jeszcze do zaoferowania.
mała przerwa, bo natłukłem już kilometrów, a jest bardzo dużo asfaltów i takich dróg utwardzonych i nogi mnie bolą. No zaskakująco dużo jest tych asfaltów i to spowodowało, że wpadłem w taki niebyt i idę po prostu taki zamyślony. Mijane miejsca w sumie są fajne, szczególnie Diabla Skała czy Diable Skały. Bardzo fajne miejsce, a oprócz tego po prostu większość to asfalt i miejscowości, które po drodze są. Teraz było kawałek lasu, ale taką leśną, utwardzoną właśnie drogą. Także naprawdę czuję to w nogach mocno. Temperatura jest taka dziwna, bo z jednej strony jest duszno, ale z drugiej jest mi zimno, bo pocę się bardzo, koszulka jest bardzo mokra i później ta wilgoć powoduje, że jest mi zimno, szczególnie właśnie na postojach. I to jest takie właśnie zaskakujące, że w jeden dzień tak poważnie może zmienić się pogoda. No i w sumie fajnie, że nic nie jest takie przewidywalne i przez to wędrówka jest ciekawsza. Jest godzina już prawie 16, więc jeszcze parę fajnych miejsc widziałem na mapie przede mną. No i pomału też będę rozglądał się za noclegiem. Nie wiem, czy zanocuję w namiocie, bo mam dalej problem z kamerą i z zasilaniem. I żre mi baterię niesamowicie. Jak kamera była sprawna, to dwie baterie, maksymalnie półtorej baterii na dzień zużywałem, a dzisiaj już kończy mi się czwarta, więc powerbank nie wiem, czy mi wydoli. Zobaczymy, jeśli coś po drodze będzie ciekawego, to zanocuję pod dachem, jeśli nie, to w namiocie. I nie mam jakiegoś pomysłu na to, gdzie zanocować, więc tym lepiej, bo pewnie droga mnie doprowadzi tam, gdzie powinna. Więc otwieram się na to, chwilkę jeszcze odpocznę i ruszam przed siebie. To dzisiejszy dzień się kończy. Doszedłem tutaj do kolejnego punktu na szlaku wygasłych wulkanów. Kolejnej takiej formacji właśnie powstałej po wulkanie. Czyli będę dzisiaj nocował pod wulkanem. Mam nadzieję, że się nie wybudzi w nocy. No i ja też się nie wybudzę. Przed chwileczką jeszcze rzuciłem się szybko na tutaj do takiej restauracji, która jest 500 metrów mniej więcej stąd, bo szamę wydawali do godziny 19, więc zdążyłem tam jeszcze podlecieć, zjeść taki konkretny obiad i podłożyć
ładowałem trochę telefon, teraz będę ładował baterię z powerbanka. Jest tutaj taka fajna rodzina, rozłożona namiotem, więc będzie nam pewnie raźniej. No a teraz czas się przyjrzeć tutaj przyrodzie nieożywionej, zobaczyć jak te organy grają. Także zapraszam Cię na kilka ujęć i widzimy się jutro. Dobranoc, hej! W następnym odcinku. Wędrówka trwa nadal. Przed nami teraz ciekawy punkt. Bardzo lubię takie punkty na szlaku, bo one dodają takiego kolorytu i takiego smaczku. No a stamtąd już poszedłem na kolejny z wulkanów. Wdrapałem się tam, przeżywając przygodę życia. No fajnie, fajnie tam było. Wśród potoków spływającej lawy i oparów wyziewającego dymu z tegoż wulkanu dotarłem na szczyt. No a poza tym wszystko cacy, ładnie.